Cześć moi drodzy, ja jestem Atreu, Atreusz, Atreunio, a to jest chciałem powiedzieć SimCity 2, ale niestety, albo stety, jest to Assassin's Creed 2. Moi drodzy, Florencja. Jeszcze dwóch podżegaczy. Ja tu gdzieś idę w tamtą stronę, w stronę jednego podżegacza. Czy ja idę dobrze? Szłem tutaj, pójdę tu. W miarę dobrze szedłem. Szłem. Dobrze, szłem, idę tutaj, bo jest bliżej. Jakby było dalej, to bym szedł. Tak, przepraszam. Pokluczymy to. Spokojnie, oszczędzę cię, spokojnie. Spare me to, oszczędzę cię, nie mylić z innym dziwnym słowem na S. I idziemy tu w lewo. Dzień dobry, Ojcze Święty, Przenajświętszy, Pan zamiata. Coś panu nie wychodzi chyba. Dobra, jest kolejny podżegacz, znaczy gdzieś tu. W okolicy. Ach, ten uczony medyk. Quite simple, amici. If you desire care, you submit yourself fully to our new ruler. Zlikwiduj medyka bez zwracania się uwagi, może być problem. Ja bym go zastrzelił. Chcę podejść. Od ławeczki do ławeczki. Dzień dobry panowie. Niestety od ławeczki do ławeczki nie będę mógł strzelać z ławeczki. Może tam w tłum biec. Nie mogę zaznaczyć jeszcze. Czego pan tu szuka? Pan mi powie, czego pan tu szuka? Proszę iść, proszę kontynuować. Dziękuję. Okej. Okay. We cared over much. Mogę, nie mogę zaznaczyć, serio? Muszę wbiec tam z tymi mnichami. Dobra, oni tu będą zawracają. Pójdziemy tam na ławeczkę i z ławeczki odziemniemy. Only pledge yourself to Savonarola. Do this and I... Okay. Zaliczyło. Have spilled the blood of a healer. No. I've spilled the blood of a tyrant. Ma znak asasyna, widzicie, na palcu. Such power over the body. Between this world and the next. It seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Wiem, że za mną, dziękuję. Dobra, do przodu inkognito, musimy wyrżnąć wszystkich. I będzie dobrze. Mech. Ciapnął mnie. Dobra, spoko. Idziemy sobie. Panowie uciekają, dobrze. Okej, na razie. Jeszcze jeden. I uderzymy w Savonarolę, odzyskamy jabłko. Dzień dobry, ja bym chciał odzyskać rzeczy. Lekarstwo i kulkę. Nie wiem, czy panowie mają kulkę. Coś tam mieli, dobra, idziemy dalej. Ostatni podżegacz. Pieniądze w skarbcu w willi mi się tutaj przelewają, ale spokojnie. Mam dużo pieniędzy, 42
426 tysięcy. Jezus Maria, pół miliona prawie. Jakiś pucu mi przebiegł. Widziałem strzałkę gdzieś, ale zwijał chyba. Czy ostatni będzie tutaj na górze, z tego co mi się kojarzy? Jeden był na górze, z tego co pamiętam, chyba. Na górze, na tej katedrze. Czy to nie ta misja była? Zobaczymy. Ale coś mi się wydaje, że to jednak był ten tutaj, musimy, wyjdziemy gdzieś tam na wieżę i będziemy go ściągać jakoś. Czy nie? Bardzo możliwe. Tutaj mamy, patrzcie, znacznik. Dobra. Tak właśnie. Rex regum et omnium gubernator. Zostanie na maszczynie. Wdrap się na Duomo, postanie zauważony już księdza. Okej. Okay. Będzie śmiesznie. Na Duomo niezauważony może być problem. Pojedziemy tędy? Zobaczymy. Trzeba ściągnąć tego gościa. Potem tamtego gościa. Bym go chyba zastrzelił. Dobra, jeszcze dobra, spadł. Dlatego się zaczaił. Nie tak? A to wrócił, dobra. Tego muszę zastrzelić jeszcze. Tylko wejdzie w zasięg. Spadł. Na tym go zauważy? Teraz ten. No nie było odgłosu. Trudno. I na górę lecimy. Nie wiem, czy ktoś tu się jeszcze będzie kręcił. Ale łazimy na Duomo. Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernator cuius potentiae nulla creatura resistere potest quid proprium est peccatores puni. Leziemy na górę. No bo nie. Niżej. Machinationes et astutias
Okej. Ostatni. I thought he preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. It's just I wanted so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Dobra, ostatni poszedł. Czas na ostatnią misję chyba. Tylko bym musiał wpaść jeszcze do... Do Kowala bym wpadł. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś. Dobra, to pójdziemy do Kowala tu po drodze. Albo przeszukam jeszcze panów. Przynajmniej tego. Nożyk, dobra, jest i toś. Dobrze. I lecimy. Po drugiej stronie chyba. Dobra. Tu. Cześć nowego, nie? Także uzbrojenie, nie? Ma broń, nie? Ma amunicja, tak. Dobra, i lecimy. Wio. Animus się psuje dalej. To jest ten most, na który wszystko się zaczęło. Tak, to jest ten most, moi drodzy. To jest Ezio bił po raz pierwszy. Spacji. Vieri di Pazzi. Pierwszy cel. Teraz czas zakończyć to parę metrów dalej. Watch. Silence! I demand silence! Why are you here? Why do you disturb me? You should be cleansing your home, cleansing yourself! There are bonfires to feed, prayers to be said, penance to be done! You will do as I command! Chyba gledzą na stos. Ty. Kurde. Dawaj, jabco. Złaś. No i dobrze. Okej. To może w miarę szybko. Nie mam jabłka tutaj, nie. Dobra. Śmieszne. Dobra, idziemy do kolejnej misji, 200 metrów. No, mi się nie udało. Już idę. Odzyskaliśmy łapkę, ciekawe co teraz. Ja jestem na bordzie jeszcze.
Dobra, nie ma żołnierzy, także idziemy dalej. Jak to doczytywanie tekstur? Dobra. Coś na placu będzie? Chyba go spalą na placu, tak? No one deserves to die in such pain. Ale no naprawdę bardzo lekka śmierć, co? Bił mu się prawie w usta. It's you. I knew this day would come. Please, show mercy. I have. Ora, che sia il tuo Dio a giudicarti, requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! 22 years ago, I stood where I stand now. Watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind. It would have consumed me, were it not for the wisdom of a few strangers. It taught me to look past my instincts. They never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers. Show you the path. Choose your own way. Do not follow me or anyone else. Takie piękne. Dobra, to jeszcze nie koniec, mój drogi. Jeszcze nie koniec. Fajnie wygląda w tej zbroi, naprawdę. Och, patrzcie. Czas na kodeks, co? Czas na kodeks. Via Auditore. Kurna, czemu bez konia? Muszę podbiec sobie. No trudno, podbiegniemy. Przynajmniej przy okazji weźmiemy sobie pieniądze. Flagi już sobie poukładałem, a czy w stronę kodeksu, także mapę już mamy. Chyba wyruszymy na ostatnią podróż Ezio. W tej grze przynajmniej. Czyli to jednak 22 lata, nie 10. Okej, okay, 22. Czyli ma koło... Nie wiem... Pod 40 podbiega. Dobra.
Nie ma Leonarda? Przecież miał być chyba. Chyba, że się odwiedzi nas. No siema. Ezio! It is time, uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it is the Spaniard is plotting. We should start by locating the vault. The Codex pages will lead us to it. Let's take a look. Dobra. Rodrigo Borgia, aka the Spaniard. A dark stain on human history, Rodrigo left a trail of blood a mile wide on his quest to unify Italy under the Templar banner. Anyone who opposed him ended up in little pieces inside a sack, or, if he was in a good mood, poisoned. Once he was crowned Pope, Rodrigo, or should I say Alexander VI, used his influence to wage war with any city that held out against the Templars. And then there were the rumored X-rated atrocities. Hundreds of courtesans brought to the Vatican by the cartload, and the Pope's close friendship with his illegitimate daughter, Lucrezia. Oh yeah, and did I mention the killings never stopped? Throughout all his public debauchery, Rodrigo was quietly murdering his enemies behind the scenes, consolidating Templar power for the moment when they would seize control. Ach, ten papież. Dobra, daj mi tu stronę z kodeksem. Nie. Mapę mam. Ja bym chciał jabłko położyć. Pomogę. It is a map of the entire world, but there are lands shown here that do not exist. Apparently they do exist. I imagine they've yet to be discovered or rediscovered. How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is, then? No. It can't be. The vault. It looks like the vault is in Roma, then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys. Two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The papal staff is the second piece of Eden. For years, no, decades, we've sought these answers. And now, at last, we have them. But so too could the Spaniard. And if he does, if he finds a way into the vault, its contents will make the apple seem a trifling thing. I must go to Roma and find the vault. What are the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. Ach, cały czas Nipote, co? Do Rzymu zatem, lećmy do Rzymu, zebraliśmy pieniądze. Czy jest Leonardo tutaj? No nie ma. Wszystko mam zrobione, moi drodzy. Wszystko zebrane, wszystko jest zrobione, lećmy do Rzymu. Roma beckons, Ezio. Let me know when you are ready to depart. I'm ready. Do Rzymu. Mamy jabłko przy pasie, tak jak widzicie. Ładnie schowane, razem z ostrzem. Przynajmniej jednym. Rzym będziemy zwiedzać w całości w drugiej części. To będzie nasze jedyne miasto chyba. Także twórcy mają tyle łatwiej, że mogą sobie przekopiać po prostu grę, znaczy mapy z tej do kolejnej części. Jesteśmy w Rzymie, moi drodzy. Jesteśmy w Rzymie. Nakręcić do kaplicy i zabić Hiszpana, Rodrigo Borgia. Zabić papieża. Brzmi prosto. Może nie tyle to jest Rzym, co bardziej Kaplica Sykstyńska.
Ale dobra, moi drodzy. To zobaczymy w kolejnym odcinku. Tutaj się z wami pożegnam. Nie wiem, gdzie dalej będzie jakiś pit stop. No co na razie spieszę. Także tu zakończymy. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.